Kolejne zatrzymania w sprawie afery korupcyjnej w sanatoriach dolnośląskich. Wałbrzyscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 60 i 46 lat, którzy, by otrzymać zlecenia na roboty remontowe, spółki wręczyli byłemu prezesowi, kierownikowi technicznemu łapówkę o wysokości blisko 300 tysięcy złotych. Zatrzymani to kolejni przedsiębiorcy budowlani. 60-letni Marian T. to mieszkaniec Wałbrzycha. 46-letni Marek S. mieszkaniec Szczawna-Zdroju. 60-latek wręczył prawie 220 tysięcy złotych, natomiast 46-latek około 80 tysięcy złotych. Obaj zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie prokurator zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w łącznej kwocie 45 tysięcy złotych. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty korupcji oraz fałszowania dokumentów. Grozi im do 10 lat więzienia. Przypomnijmy, że w sprawie afery w sanatoriach dolnośląskich zatrzymano już w sumie 10 osób. Jako pierwsi do aresztu trafili były prezes spółki Jerzy W. i były kierownik techniczny Tadeusz S., podejrzani o działanie na szkodę spółki i wyprowadzenie pieniędzy z kasy firmy. Później prokuratura postawiła zarzuty trojgu pracownikom, Genowefie R., Pawłowi J. i Ryszardowi P., oskarżonych m.in. o zatajenie tego, że korupcja ma miejsce. Zarzuty fałszowania dokumentów i działania na szkodę spółki usłyszała także była dyrektor sanatoriów Teresa S. Później postawiono zarzuty przedsiębiorcom budowlanym z Wałbrzycha i Boguszowa Gorc. Sprawa ma charakter rozwojowy, policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.